Pamiętajcie, że nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika. Cześć, mam na imię Jacek, reprezentuję krakowską szkołę enduro. Mam ze sobą kilkadziesiąt startów w zawodach downhillowych. Dzisiaj skupimy się na poprawnym pokonywaniu zakrętów. Pamiętajcie, że typ roweru nie ma znaczenia, czy jest to rower sztywny, zawieszony czy elektryczny. Zasada pokonywania zakrętów jest taka sama. Odpowiedni dobór opon i ciśnienia poprawi naszą trakcję w terenie. Każda opona rowerowa ma klocki górne i boczne. Klocki górne odpowiadają za dohamowanie i trakcję ogólną, a boczne pomagają nam pokonywać zakręty. Pierwszym z nich charakteryzują się one brakiem podpórki, czyli tak zwanej bandy. Są cztery główne zasady poprawnej jazdy w terenie. Praca ciałem, praca nogami, praca ramionami i skanowanie terenu oczami. Pierwszym czynnikiem pomagającym poprawnie pokonać zakręt jest skręt tułowia w kierunku jazdy. Kolejnym elementem jest praca nóg. Noga wewnętrzna powinna być wyżej, jest ona odciążona, a druga noga ma za zadanie dociśnięcie roweru do ziemi. Kolejną zasadą jest praca rąk. Pokonując zakręt w lewo, prostujemy bardziej lewą rękę niż prawą, dociskając odpowiednią stronę opony do ziemi. Ostatnim punktem jest wzrok. Aby bezpiecznie i płynnie jeździć po trasach, nie możemy patrzeć metr przed koło. Powinniśmy patrzeć dalej i przesuwać wzrok na kolejne elementy trasy. Podstawowym błędem w pokonywaniu zakrętu jest hamowanie w trakcie. Jeżeli mamy za dużą prędkość i chcielibyśmy trochę zwolnić, to przyhamujmy przed zakrętem, a nie w nim, ponieważ gdy zaczniemy blokować koła w trakcie zakrętu, zaczniemy wyjeżdżać z pędem na zewnątrz, co zazwyczaj skutkuje efektywną glebą. Bandy to kolejny rodzaj zakrętów. Aby czerpać z nich maksymalną radość, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to pozycja nóg. W odróżnieniu od zakrętów otwartych, w bandach nogi trzymamy na tej samej wysokości, niezależnie od tego, czy jedziemy lewą nogą do przodu, czy prawą. Pozycja ramion w jeździe w bandach również ma ogromne znaczenie. Powinniśmy je trzymać solidnie, pewnie i symetrycznie względem siebie. Zasady, które dzisiaj poznaliście, to jedynie początek wiedzy na temat jazdy rowerem w zakrętach. Jak sami zauważyliście, elektryczny rower enduro również nadaje się doskonale do ćwiczenia techniki jazdy. Pamiętajcie, że nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika. Pozdrawiam i zapraszam do krakowskiej szkoły enduro.